podeszłam, posłuchałam, wróciłam go, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie Bóg był, to głos cichy i subtelny, ale polski i nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz nie zapytał, czy mu światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, lecz na słowo tuż nade mną usłyszałam ten głos. Jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał, trochę niezorientowany.